Witam pięknie wszystkich Rostomili. Dzisiaj jest 18 maja 2014, niedziela po deszczach, które wywołały dosyć duże fale wezbraniowe, między innymi na Iłownicy i Wiśle. A to jest pozostałość po próbach, jakie przeprowadzono tutaj na tym terenie, na terenie Iłownicy, Landeka, Bronowa. Wystrzały górnicze były, poszukiwali tutaj węgla. No i się okazało, że znaleźli. Miała tu być kopalnia kiedyś, no ale w 80-tych latach takie plany były, 70-80 lata, po upadku komunizmu te plany także upadły. I pozostało oto coś takiego. A to już strumień, rynek. Stop Unii Europejskiej, no. Nie wiem, ale uważam, że to jest niewłaściwy pogląd. Bo jakby my do Czech jeździli, jakby nie było Schengen. Same kontrole, trzepanie. A, szkoda gadać. Słuchajcie, Rostomili, są my na granicy prusko-austriackiej. Dawny słup graniczny między Prusami a Austrią. No i on jest dokładnie tu, w tym miejscu. Kaj ten zielony szlak się styka z granicą. I pojadymy tą granicą. Słuchajcie, tutaj też powinny być takie małe słupki, ale chyba je wykopali świnie, bo to powinno tutaj zostać na swoim miejscu. I mamy w końcu na horyzoncie następny słupek, graniczniok. Trzynaście. Prusy. I jest kolejny słupek. Z tego co widzę, to jest numer 15. To jest taki zwykły numeracyjny słupek. I mamy na trasie kolejny słup. Nieco przewrócony. Piątka tu jest jakoś. Uszkodzony jest z góry. Troszeczkę trzeba zajechać w stronę Pszczyny od zielonej trasy rowerowej. I są my przy linii kolejowej ze Strumienio do Pawłowic na tym odcinku. Kajta grobla przecina tę linię kolejową. No ale trzeba się śpiechnąć, bo niebezpieczeństwo na horyzoncie. Cuk. A propos słupów granicznych. Znowu słupek kilometrażowy. No nie wiem, czy to jest z tamtego czasu słupek. Dość dziwnie wygląda. I dalsza część tej grobli tutaj, po drugiej stronie linii kolejowej.
miał być ten cuk. I no lokomotywa. I słupek. Słuchajcie, Rostomili, te pola to była Austria, a las już jest las, a za nim jest staw i ten staw nazywa się staw Kępny. To już były Prusy, to jest dawno granica Austrii i Prus. A w dzisiejszych czasach Zbytkowa i Pawłowic. Słuchajcie, Rostomili, są my na trójstyku Pawłowic, Zbytkowa i Golasowic. I granica właśnie tutaj biegła. I to jest potwierdzenie tego. Tak szła granica i ona teraz kręco tam idzie i my tam pojademy. I tak ogrobla właśnie też jest usypana, tak podobno jak w strumieniu, a to jest dokładnie tu ten odcinek. Słuchajcie, są my na chwilę w Zbytkowie. To jest nowy kościół, który tutaj powstał. Ja wiem, że to jeszcze jest filia parafii świętej Barbary ze Strumienia. Ale, bo widać, że jeszcze fary nie ma. Przy trasie rowerowej Eurovelo R4 na Jastrzębie, na Chałupki. I przy trasach rowerowych powiatu cieszyńskiego. I zajdźmy sobie na granicy, tam my jechali właśnie, tam był ten kamień. Granica tutaj przechodzi wśród tych pól i tą miedzą do głównej drogi przecina tą główną drogę i tam podobno do tego lasa jakaś idzie. Tak by to miało wyglądać. No my mamy Zbytków z lewej strony, a z prawej według mapy mamy już Trójstyk, Golasowice, Jarząbkowice, Zbytków, tam jest, na drodze. No proszę. Tutaj ponoć jest Trójstyk. Tu były Prusy. Z lewej Prusy, z prawej była Austria. Tam my zresztą jechali. Zbytków to już Austria i powiat cieszyński, natomiast Pawłowice, gmina Pawłowice. Gmina Pawłowice to oczywiście no granica. Z prawej strony mamy Golasowice, a z lewej Jarząbkowice tutaj. I znowu teraz mamy z lewej strony była Austria, z prawej Prusy. I tam w tym lesie jakoś tak poplątano ta granica. O, tak to dokładnie wygląda. No i z
Spróbujemy to tam jakoś obadać, jak on tam prowadzi, nie? Jak się zażyło. No będziemy musieli mu przeszkodzić w tym, bo tam trzeba przejechać. Ale mopierun sadło. Ale się dziwo na nas tak strasznie. Ty hopie, koniec tego żarcia, muszę przejechać. Słuchajcie, zaś wjechaliśmy na skraj lasa, no i mamy znowu gratkę. Trochę go przekrzywili coś i ten słupek, ale jest. O, słup w zasadzie. A, jest orzeł. Pięknie, rewelacja. O to chodziło. Ponoć, że granica skręca tam po tym. No zobaczymy. Coż może i ten słupek jest poprawnie ustawiony, skoro ona skręca. No jest przechylony. No i na trasie halucyny jakieś. Niesamowite. No jest wilgotno, jest po deszczach, to rosną grzybki. Halucyny. Ale to jest nie lada lekcja historii. Korona i orzeł z drugiej strony. No proszę. To jest to. A ponoć jeszcze gdzieś tam są inne. Jademy to sprawdzić. I mamy następne niedaleko. Tamtego, bardziej na południe, wzdłuż skraju lasu. A, to ja ten, co go tak podżarło. Słuchajcie, Rostomili, to jest droga od dwupasmówki niedaleko skrzyżowania w Zbytkowie. Chodzi mi konkretnie o to skrzyżowanie. I my są dokładnie... Już pokażę. To jest ta droga. I my są dokładnie kajś tu. Już na granicy. I ona w stronę Jarząbkowic powinna iść. Tutaj taki winkel. Ale powinno to być dobre. Czyli pojadymy tam. O matko bosko. Hej! I jest nasza zguba.
No już żeś był zrezygnowany, że coś tutaj znajdę. A tu proszę. Słup numer 17. Jest, jest kolega. To według tego tutaj jest Austria. A teraz przekraczamy granicę. I są my w plusach. No tam taką ścinka drzewa, do końca tej drogi trzeba jechać. No i mamy słup. No i gitara. I to jest to miejsce. Słuchajcie, roztomili tużek. W Bąkowie trafił niedaleko dwupasmówki na taki dziwny słupek. W-O, może Wodzisław, ale to mi coś tu nie pasuje. Albo woda, albo wodociąg. Cholera wie. Zaś jakiś słupek. My są w Bąkowie koło strażnicy. A kościółka jest? I zaś mamy ten słupek. Znowu. Nie mam pojęcia, co to jest. Kościół ewangelicki. Jezu, ufam Tobie, Kościół Miłosierdzia Bożego. Są my za kościołem w Bąkowie. I ta druga jest granicą między Bąkowem a Jarząkowicami i między Austrią i Prusami. Co zresztą jest tu udowodnione. Słupek jest uszkodzony, ale ma numer. Chyba 11. Taki oto słupeczek. Tak to wygląda z drugiej strony. Pojadę jeszcze tam sprawdzić, czy tam nie ma innych. Tu są jakieś folioki. A my mamy zaś słupek. No, ktoś się tu hasiok urządził koło niego. To jest widoczne. O, czyli Austria, Austroisz. Jest tu linia, dokładnie. Tu powinno być P i to P jest. Chociaż nie, to jakoś dziewiątka jest, czyli to jest słupek numeracyjny. Ale to jest granica. Na 100%. Zaśmy są. Dokładnie wam powiem, że tu w tym miejscu. O, tu w tym miejscu. Okej, ta granica jest i tam jest właśnie ten kąt prosty. No, z tego co widzę, to tam powinien być słup, no ale... I teraz widzicie, ta granica leci tam za kościołem. Tam, kaj my przed chwilą jechali, co te słupki koło Hasioka były, do głównej drogi. No. Do szkoły w Bąkowie. Ja. No i byłbyś pieruna nie zauważył. A przeszły jakieś 2 metry obok niego. No proszę. Jest skryty sukinsyn. O, taki zwykły słupek. Ale jest.
Słuchajcie, zaśmy są tutaj w, na granicy Bąkowa i Jarząbkowic. Zaraz zobaczymy. Kolonia Piotra. I tu zaś była granica, tu jak ta kopka. I teraz granica idzie tu, wzdłuż tej drogi. No, po prawej stronie Prusy, po lewej Austria. Dobrze powiedział. I zaś mamy kamień graniczny po prawej stronie. No jest to potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedział. Troszkę nieczytelny, a właściwie całkiem nieczytelny, ale jest, jest. No, przy głównej drodze w Bąkowie niespodzianka. Znak graniczny Komory Cieszyńskiej. Komora Cieszyńska w Bąkowie. Przy głównej drodze na Prusną. I zaś mamy stary słup graniczny na granicy Prus i Austrii. Tam były Prusy. Granica szła dokładnie tam, po lewej Prusy, po prawej Austria. Tu była Austria. I ponoć, że granica idzie wzdłuż tej drogi dalej. Słuchajcie, my są już prawie, że w Pruchnej. Tutaj to nazywają Rychut. Teraz jadymy dokładnie tu, ten teren wzdłuż tej granicy i są my tu dokładnie kaj ten trójstyk. No, w polach jest trójstyk i mamy kolegę. Jest słup graniczny. Trochę go tutaj to te haszcze zasłaniają. O, teraz go lepiej widać. No, herb już troszeczkę zażarty, ale numer jest 20. No, my są w Austrii. No, tu jest część Prusko. Też już ugryziony trochę herb. Ale fajnie to wszystko widać. Krzoki go no, zasłaniają. I kawałeczek dali mamy następnego kolegę. To jest taki zwykły już słup, ale też graniczniok. Zresztą tutaj widać krzyż. Stary słup graniczny. Numer trzeci. No proszę. Trójka. Słuchajcie, Rostomili Gawliniec, to jest dzielnica Pruchnej. Trafiliśmy na kamień Komory Cieszyńskiej. Zamiast na kamień graniczny. No trzeba już pomału kończyć ta wyprawa. Słuchajcie, Rostomili, nie znodlimy tego słupa. My są dokładnie na tym prawie, że trójstyku. Okej, ta czornolinia. No nie znodlimy tego słupa. Lipa. Ale trzeba będzie tu następnym razem przyjechać w przyszłości. Słuchajcie, Rostomili, znaleźliśmy ten słupek. I na tym słupku zakończymy ta wyprawa. Trzeba już do chałupy się brać, bo czas nagli, jest 8 wieczór, 25 słupek. My są dokładnie niedaleko, zaraz się pokorzę, dokładnie tutaj ta ścieżka czorno przecina granicę. Tu trzeba będzie zacząć drugi etap wyprawy, jeśli on tam nastąpi. Nie wiem kiedy, ale w przyszłości, bo za tydzień trzeba do Piekor jechać i po ziemi wodzisławskiej pojeździć. Być może za 2 albo za 3 tygodnie. W tym miejscu kończymy penetrację granicy prusko-austriackiej i jademy już do chałupy. Kierujemy się na drogę, którą my jeżdżymy do Czech.
a to skrzyczne widziane z drogomyślu. Równica i Wielka Czantoria. A tam Beskidy Morawsko-Śląskie. Wysej Chory nie widać. Słuchajcie, Rostomili, są my na stacji kolejowej w Zaborzu. No to co tutaj zostałem, to po prostu jest obraz nędzy i rozpaczy. Sami zobaczcie. Tak wygląda infrastruktura kolejowa, dworce kolejowe w naszym kraju. Żal.pl